Przechodzimy, proszę Państwa, do kolejnego punktu. To jest punkt 6. Podjęcie uchwał w sprawie delegowania rady. I tutaj mamy dwie uchwały. Jedna, drodzy Państwo, to jest delegowanie rady powiatu Krupeckiej i pana Marka Zarewskiego do udziału w przeglądzie gminnych obiektów sportowych zlokalizowanych na terenie dzielnicy 14. Są to coroczne przeglądy. Otwieram od razu dyskusję. Czy ktoś chciałby wziąć głos w tym punkcie? Są to, myślę, dosyć oczywiste uchwały. Nie widzę zgłoszeń, w związku z czym zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania nad tą uchwałą delegującą pana Bogdana Krupę i pana Marka Zarewskiego do udziału w przeglądzie gminnych obiektów sportowych. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. 18 za. Czy to jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał. Nie widzę, dziękuję sobie, że przyjęliśmy tą uchwałę. I drugi projekt uchwały, drodzy Państwo, dotyczy również delegowania, z tym, że teraz na przegląd w placówkach oświatowych, coroczny przegląd, no i tutaj Państwo radni będą mieli troszkę więcej pracy, bo tak jak w przeglądzie obiektów sportowych zakwalifikowany przez Wydział Sportu Urzędu Miasta jest jedynie obiekt profu funkcjonujący przy Stelasa Lickiego, tak tutaj tych sportowych mamy troszkę więcej, stąd też lista radnych uczestniczących jest długa i myślę, że też będzie ten objazd dosyć długi. Koordynatorem oczywiście całego objazdu grudniowego będzie przewodniczący Komisji Edukacji, pan Jerzy Ciepiela, także wiada przyzwanie i nadanie, ale staje pan na jego wysokości. Drodzy Państwo, otwieram dyskusję. Otwieram dyskusję, czy ktoś z Państwa radnych chciał zabrać głos w tym punkcie? Ja tylko powiem, bo faktycznie, że pół godziny wcześniej będę dzwonił do każdego. Jeżeli chodzi o te obiekty, bo trudno powiedzmy ustalić, ile może trwać powiedzmy dany przegląd danej placówki. Tak jest to o pół godziny do 40 minut. Będę podawał, że mniej więcej się zgłosić do tej placówki, do której są delegowani. Nie rozumiem, pan przewodniczący Jerzy Ciepiela nie pozwoli wam zapomnieć o tej delegacji. No. Nie. Drodzy Państwo, nie widzę dalszej dyskusji. Zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. 18 za. Ktoś jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał od głosu. Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że przyjęliśmy tą uchwałę. Przepraszam.